Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Mistrzów Minecrafta i Magii. Tutaj Kerwiri. Słuchajcie, bo na przestrzeni dwóch czy trzech odcinków wykonywałem zadania z naszej listy, a o samej liście w ogóle zapomniałem. I tak teraz chyba przyszedł czas na małe podsumowanie tego, co już zrobiliśmy. Czyli tak, autokrafting złotych gaci zrobiony. Odzysk złota do systemu to jest bodajże chodzi o tą skrzynkę, która... przetopione złoto zamienia w kostki i trzyma. I zastanawiam się, chyba tego jednak nie zrobię. Nie chcę mi się, nie ma sensu. Podłączyć skrzynkę sortowania. Filtr mam nieustawione. To zostaje. Interfejs dostępowy został wykonany. Następnie, co my tu mamy? Magazyn. Applied Energistics. Tak, dobra. Interfejs. Interfejs. Wszystko, nie jest tu do końca powiedzieć, o co chodzi, ale zgaduję, że zrobiliśmy. Przedłużyć magistralę na dół, zrobione. Zdalna zamawiarka nie i tym się będziemy musieli zająć. Będziemy to robili na logistic pipe'ach. Skrzynki do sortowania to są te w podłodze. One zostały przeze mnie zrobione, ale potem był rollback. To na razie też zostawimy. Komora rdzenia. Zrobić drzwi. Zrobione. Interfejs zapasowy zrobiony. Krystalizator kryształów. To jest krystalizator kryształów. To będzie dobre na tegoroczną maturę pytanie. Co autor miał na myśli? A, już wiem! Już wiem. Chodzi o ten cały taki, co tutaj kiedyś był w podłodze i myśmy go stąd wywalili, więc musimy go wykonać momentalnie, bardzo szybko. I nawet mamy pomysł na niego, taki trochę mało konwencjonalny, czegoś podobnego jeszcze nie robiłem. Pytanie, czy od gdzieś tutaj mam akcelerator, jest, krystal akcelerator. Tak, dobrze, na pewno będziemy potrzebowali jeszcze fiberów, quartz fiberów. Chociaż to chyba również chodzi i chyba jednak się zdecydujemy na to, na flaxductach to zrobić. Hardened flaxduct to powinno działać bez najmniejszych problemów. Machine frame przydałby się z hardened cell do zrobienia, do monitorowania tego, czy to działa, czy to nie działa, bo jednak przełącznik jest potrzebny. Niestety jeszcze nie wymyślili sposobu na to, aby przełączniki i dźwignie działały bezpośrednio na rurach. Trzeba mieć albo serwo, albo mieć celkę. A celka, jako że jest to jedyny blok, który działa na cokolwiek, to woda musi być. I tak, Hardened Energy Cell Frame. To jest Leadstone zwykłe, czyli klasyka. Redstone blok, led ingot, no to 3-4 i glas, może być zwykły glas, 1-2-3-4, dodatkowo oczywiście redstone, dwie sztuki. Chociaż pomęt zaraz, chwila, żeby zrobić tego frame'a, to nie trzeba redstone'u, ale żeby zrobić celkę, potrzebujemy redstone conductance coil i wydaje mi się, że widziałem właśnie ją tutaj, redstone conductance coil. O, bardzo dobrze. Dodatkowo, czyli to już nam nie będzie potrzebne, potrzebujemy copper, 1-2-3 sztuki cały czas. Cell frame i 4 inwar ingoty. Inwar ingoty. 3-4, tak. Chyba wkrótce faktycznie przerobię sobie ten interfejs na taki do craftingu od razu, żeby można było rzeczy robić, bo jest to zdecydowanie szybsze, aczkolwiek ja dalej tak patrzę, bo tu jest więcej miejsca, dużo widać i tylko właściwie to mnie trzeba przy tym interfejsie, ale tak naprawdę to nie jest zły. Inna sprawa, że w tym miejscu zdecydowanie by się właśnie taki do craftowania tutaj przydał. Czyli tak, czyli mamy hardened energy cell frame'a, potrzebny nam jeszcze jest lever,
88 dźwigni. Nie jestem absolutnie pewien z jakiego powodu, ale również będziemy potrzebowali jeszcze stripa. I tylko będziemy potrzebowali stripa z kamienia. Ze zwykłego kamienia, którego to kamienia mamy tutaj. Wyciągnijmy naszą piłę diamentową do cięcia kości i wszystkiego. Raz, dwa, trzy. Chociaż może przesadziłem troszkę delikatnie, po pierwsze z ilością, po drugie z jakością. Ale udajmy się jeszcze w jedno miejsce. I tak sobie właśnie pomyślałem, że jeszcze weźmiemy ze sobą tego trochę. I też jeszcze nie wszystko, a to tam zresztą jest interfejs, będziemy mogli używać tego interfejsu. Się przestraszyłem, że to creeper. Tak, w dalszym ciągu są problemy ze spawnowaniem się mobów. Tutaj w tej chwili nie jest ciemno, ale tak, moby się boją. Znaczy, Enderman to akurat nie jest nic dziwnego, one tu wchodzą, bo jest wysoko. Bardziej tutaj mam na myśli moby, inne moby. Czyli tak. Krystalizarkę kryształów pomyślałem, że zrobimy w tym miejscu i będzie to tym razem dla odmiany troszkę inny design niż do tej pory zawsze był przeze mnie stosowany, bo tamte były w podłodze. Ten natomiast będzie nowy i będzie to wersja wścienna. Chyba właśnie stworzyłem nowe słowo w związku z tym, ale ustawmy te akceleratory w taki sposób, żeby wyglądały trochę lepiej. Czyli w tym przypadku górą do przodu. Górą do przodu. Wszyscy rozumiemy, wiemy o co mi chodziło. Górą do przodu, tak, raz, dwa, trzy. I tu jeszcze ostatni Crystal Growth Accelerator. Chyba musimy wykuć sobie jeszcze dodatkową dziurę w ścianie. Następne, co potrzebujemy, to jest połączyć ten cały zestaw tutaj do kupy przy pomocy właśnie Hardened Flux Ductów. One sprawią, że będziemy otrzymywali energię. I to chyba właśnie nie będziemy otrzymywali energii w związku z tym. Chyba będziemy musieli coś tutaj innego zakombinować, ponieważ najwyraźniej potrzebny jest do tego już nie hardened właśnie, znaczy jakikolwiek energy duct, tylko w tym przypadku już to będzie ten, jak to się nazywa, glass cable, czyli my ich trochę mamy, ale powiem wam, że tak naprawdę ja bym chociaż, a wiecie co, przeprowadźmy mały test, ponieważ ja bym wolał, żeby te kable szklane, no właśnie, one się w żaden sposób nie, ojej, zrobiłem sobie dziurę w podłodze, one w żaden sposób nie przyklejają się bezpośrednio do energy celi. I tutaj musimy zajrzeć do AE, Applied Energy Sticks. I tak. Matter Condenser. Było blok. Crystal Growth Accelerator. Energy Cell. Ten Energy Cell. Był blok, który zamieniał energię jedną na drugą. I tu w tym przypadku zastanawiam się, czy nie zrobić MI kontrolera. Ewentualnie... Gdzie on tu był? Quantum Ring Flux Block. Nie. Co się nazywało? Matter... Nie. Energy Acceptor. To jest Energy Acceptor.
Od jest banalny, bo tu właściwie tylko potrzebujemy piór glasa. Glas. Piór. Reaktor glas, nie quartz glas. 2, 3, 4. Energy acceptor. Gdzie ja go tutaj wsadziłem? Gdzie on był? Halo. Sparsza lautera. O, tu jest. Nie. Energy acceptor. Ej, to był. O, nie. O, tu jest. Bez sensu. Mamy tak. Mamy quartz glas, iron ingot i flux crystal. Flux crystal. Tego akurat mamy. Ironu ci u nas dostatek. Iron. 2, 3, 4. Niestety tutaj nie posiadam stołu do craftingu żadnego i też zgadzam się z tym głosem, który się tu za chwilę pojawi w mojej głowie, że trzeba było zrobić tam crafting terminal. A tak naprawdę coś mi się wydaje, że Energy Acceptor był w systemie. Chyba kiedyś na pewno go mieliśmy. Energy... Nie widzę go. Nie widzę go, więc dobrze, że go stworzyliśmy. I teraz tak. Energy Acceptor. No tutaj, tutaj będzie troszkę, troszkę to zakręcone, ponieważ pomiędzy Energy Acceptorem, no już dużo zdejmujesz się, pomiędzy Energy Acceptorem a tym cudem musimy umieścić zasilanie. I żeby to zrobić jakoś sensownie, to musimy je wsadzić, obawiam się, w podłogę. Ale obróćmy ten blok, żeby to jakoś wyglądało lepiej. Mam nadzieję, że to się będzie obracać. Nie obraca się. Jednak, no cóż. W dalszym ciągu się nie obracają te bloki. Czyli robimy tak. Tutaj RF celka, czyli moduł zasilający na energy cela, podłączony do całego naszego systemu przesyłowego, jeśli tak to można nazwać, po prostu zwykłym redstone flux ductem. Ona się już powinna zacząć ładować. Następnie energy acceptor, mam nadzieję, że on się tak pozwoli przykleić bez najmniejszego problemu. Tylko musimy zmienić konfigurację tej celki. I teraz, kurczę, Kari, pomyśl, jak stąd wyjść. Ponieważ ona w tej chwili jest ustawiona zupełnie na odwrót. Z dołu musi być niebieska, a z tyłu musi być czerwona. Jak to wygląda? Zdecydowanie lepiej. Energy Acceptor na razie nic nie wykazuje, ale potrzeba być dźwignię do tego ustrojstwa, żeby móc sterować, włączać i wyłączać ten cały Crystal Growth Accelerator. Bo energia będzie przypływała teraz z naszego Energy Cela do Energy Acceptora i następnie właśnie do wszystkich po kolei tutaj, tak, Crystal Growth Acceleratorów, włącznie z tym. O, i teraz to jakoś działa. A, bo jeszcze nie ustawiliśmy sobie high. Musi działać na high. W tej chwili, jak widzicie, nasz Energy Acceptor wpada dużo ciągle. No, byłaś. A, kurczę, zabrowałem się. I dlaczego mi nikt nie powiedział? I teraz nasz Energy Acceptor będzie przyjmował tylko energię z Energy Cela w momencie, kiedy go włączymy i ten Crystal Growth Accelerator również wtedy od razu ruszy. Jeszcze mnie tylko korci o zrobienie lampy. No i tutaj będzie trochę problem, bo teraz jakby to zrobić? Purple. Dobra. Zaraz, inaczej. Jak się robi purpurowe? Na pewno potrzebujemy, na pewno myślę tutaj o barwniku. Tak trochę wyprzedzam swoje rozumowanie. Czytaj, myślę szybciej niż mówię. Czytaj, kiedyś to było chyba na odwrót, szybciej mówiłem niż myślałem. I to mi się tak raz na jakiś czas zmienia. Ale wracamy. To potrzebujemy na pewno lapisu.
Bodajże będą potrzebne 4 oraz Rose Reda będziemy mieli, ale to właściwie możemy odłożyć, ale Rose Red kręci się w piecyku. On się zawsze tutaj kręcił w piecyku. W jednym albo w drugim. Tu mamy zielony, bo on był przepalany. Tu natomiast jest tu. Rose Red. Raz, dwa, trzy, cztery. I po zmieszaniu tych dwóch otrzymujemy Purple Dye, ale jednocześnie potrzebujemy zrobić barwnik do Project Reda, który to jest jeszcze z Glowstone'em dodatkowo wymieszany. Po ostatniej wycieczce do Netheru zdecydowanie więcej mam w tej chwili Glowstone Dustów. Troszkę się obłowiłem. Dobrze, mamy 4. Glowstone, resztę odłóżmy. Teraz wypadałoby wybrać lampę. Lampą, która mi się pierwsza nasuwa, to jest Fixture. Fixture i to jest Project Reda. Purple Fixture. Oczywiście i to jest circuit plate, conductive plate, trochę glass paneli i niepotrzebnie zrobiłem aż tyle barwników, ale one się nie zmarnują, bo prędzej czy później, dobra, 2, 3, 4, 5, dobrze, plate, wired plate, 1, 2, coś mi tu nie pasuje, conductive plate, nie mamy? Conductive. O, ciekawe, patrzcie. Musiało nam wyjść w którymś momencie, jak craftowaliśmy. Ale to jest ze zwykłym redstone'em robione, więc też mamy wszystkie przybory pod ręką, aby to wykonać. Conductive plate. Będziemy potrzebowali jednej. Więc całą resztę możemy zutylizować. I teraz będziemy mieli purpurową lampę do powieszenia na ścianę obok dźwigni, która to purpurowa, ja wiem, oczywiście, ten cały Crystal Growth Accelerator odbędzie i tak się świecił na purpurowo, ale lampa zawsze się będzie bardziej rzucała w oczy. I teraz kontynuujmy budowę tego. Bo to jeszcze nie koniec. Na razie mamy tylko okablowane. Musimy teraz delikatnie tutaj naprawić podłogę, ponieważ ją sobie zepsuliśmy. Sunken Stone Bricks nie, ale mamy ich akurat tyle. Stone Bricks. Tak. Teraz bierzemy Carpenter's bloka. I tutaj dla odmiany już w tej chwili nie mogę zrobić takiego fajnego skosu, jaki był, dlatego zastąpimy je po prostu zwykłymi takimi stąbikami. Pytanie, czy mi wystarczy. No i voilà. Teraz to wygląda jakoś porządnie. Ciekawe, czy sięga światło. Sięga światło. Potrzebujemy jeszcze dodatkowej rzeczy, wody. I się okazuje, że w dalszym ciągu nie mam wiecznego źródełka. Słuchajcie, nie wiem jak to się dzieje, na jakiej zasadzie to działa, ale 62 odcinki Mistrzów Minecrafta i Magii, a moje wieczne źródełko w dalszym ciągu nie istnieje. Ja myślę, że to albo w tym sezonie jest tak totalnie, znaczy niepotrzebne, to bym nie powiedział, bo co chwilę narzekam, że go nie mam, więc jednak do czegoś ono jest nam... Cicho. Tak, kurczaka sobie wyklułem. Teraz będą 4. God damn it, mam małą farbę kurw przysionku. I tak, bierzemy wodę, bierzemy nasze stripy, które żeśmy wcześniej zamówili i teraz musimy odciąć sobie nimi tutaj dostęp do komory. Nie mogę go umieścić w taki sposób, w środku, żeby był na równo z przestrzenią, ponieważ nie wylejemy później wody. Dlatego go musimy teraz stąd zutylizować. Ciekawe, czy sobie coś rozwalę. I ten pasek trzeba umieścić na zewnątrz, ale zrobimy to tak.
Na przykład. I stworzymy taką drobną rameczkę, żeby to jakoś wyglądało i żeby nie odróżniało się może specjalnie od reszty ściany. Tak będzie lepiej. Będzie lepiej. Dobra, to trochę zdemontujmy. Żeby się nie odróżniało od ściany. Więc raz, dwa, trzy, cztery. Tak, taka mała rozetka. Teraz jak to już wykonałem, zastanawiam się, no wygląda trochę nawet ciekawie. A jakbym użył jakiegoś innego materiału? No nie powiem, to w związku z teksturą również tego sunken stone bricka wyszedł taki ciekawy efekt 3D. No, to jest 3D, ale wyszedł dodatkowy efekt, został spotęgowany. Wylewamy wodę. Voilà! Mamy piękny oto w tej chwili Crystal Growth Accelerator. Piątka, czyli niemalże taki, jaki byłby oryginalny, gdyby był w podłodze. Ale mamy go tym razem w ścianie. Powiem wam, że ja nigdy wcześniej nie wykonałem czegoś podobnego. I powiedzmy sobie, potrzebujemy Pure Quartz, Cestus Quartz Seed. Nether Quartz Seed. Tak. I to jest piasek i woda. Sand. Cestus Quartz. Chyba byśmy musieli zmienić trochę. Cestus Quartz Crystals 16. Bo pamiętajmy, że po pierwsze po zmieleniu one zyskują na objętości, bo myślę tutaj o kryształach. Po drugie, w momencie kiedy one już wykrystalizują, wtedy Pure Cestus Quartz. Cestus Quartz Seed for Cestus Quartz Dust. Dobra, to jest to. To jest to, co nam potrzeba. Gdzie są nasze Cestus Quartz Dusty? Robimy sobie nasionka. Widzicie, po pierwsze jest 32, od razu na dzień dobry. Po drugie jeszcze chyba więcej się ich wykluje. No i teraz jak tu staniemy i wrzucimy wszystko do środka, one się zaczną krystalizować, a dodatkowo akcelerator jeszcze cały ten proces przyspieszy i wygląda to nawet no, troszkę się nie komponuje z tą ścianą, to niestety muszę przyznać, ale jest to zdecydowanie coś innego niż do tej pory zawsze mieliśmy. Zawsze to albo była dziura w ziemi i przez kolejne 10 odcinków narzekałem, że się długo robi, albo było to właśnie Crystal Growth Accelerator w ziemi i narzekałem, że się robi szybko, ale wygląda brzydko. Jako że dobrze pamiętamy z sezonu poprzedniego moment, kiedy to niestety nie udało się zautomatyzować tego procesu, w związku z tym w tym sezonie stwierdziłem, że no, po pierwsze nie mam już takiego parcia na AE, żeby te kryształy produkować. Mimo wszystko, że AE jest w dalszym ciągu bardzo drogim systemem pod tym względem. No ale jeżeli miałbym poczekać, nie wiem ile to trwa w tej chwili wykrystalizowanie, już mamy trzecie stadium, za chwilę powinno być, no nie wiem, to jest z minutę to trwało, nie, z ręką na sercu, z zegarkiem w ręku. I w takim układzie automatyzacja, po pierwsze, że jest bardzo ciężka, o ile mało praktyczna na paszce mistrzów, no to tak naprawdę teraz już i zrobione. I podchodzimy, zabieramy, wyłączamy, żeby oszczędzać energię. Jak dla mnie bomba. Kolejna rzecz, którą możemy skreślić z naszej listy i która nawet się udało ją bardzo szybko wykonać i według mnie wygląda bardzo ładnie. No tutaj tylko jeszcze trzeba zatkać tą dziurę. No tutaj mamy na razie ciągle korytarz serwisowy. Chyba Storage Cells. To jest do systemu AE. Storage Cells i Autocrafting mi został. No tutaj tu się będę musiał troszkę pochylić. To się wszystko ma znaleźć w komorze rdzenia. Trochę obawiam się, że będę musiał poświęcić czasu i
mamy tutaj tak, skrzynki do sortowania i podłączyć skrzynkę sortowania w piwnicy. To są dwie rzeczy właściwie związane z tym samym, które muszę zrobić w dwóch miejscach. To mnie strasznie zniechęca, bo jednak trzeba to zrobić, a że już raz to robiłem, to tym bardziej. No to tutaj chyba tylko i wyłącznie będę potrzebował pozakładać jakieś dodatkowe filtry. Również jedna rzecz mnie, teraz to już mnie wkurza po prostu i to ją od razu może dopiszemy. Gdzie to jest? Magazyn? Nie. Komora rdzenia. Zmostkować sterowanie. To pod tym hasłem ukrywa się przełączenie systemu kontroli, czyli tutaj mam na myśli te guziki. Te guziki, bo one nie trybią. Niestety nie mam. Tak, niestety. Wireless Reston nie bangla w tej wersji. Jest najlepiej, więc po prostu musimy się z tym pogodzić, że to zamiast na takich pięknych oto przekaźnikach, chodź tu, zamiast oto na takich pięknych przekaźnikach będzie po prostu leciało po na przykład bodajże, jak to się nazywa? Bundled Cable. Tak. Puścimy to po prostu bundled cablem, no i trudno, jakoś to wymyślę, bo największy tutaj problem będzie chyba tylko i wyłącznie, gdzie są te drzwi, z okablowaniem tego miejsca, żeby wejść tutaj z tymi sygnałami, żeby to miało jakieś ręce i nogi, żeby się nie zwierało na przykład. Coś tu będę musiał wykombinować. Dobra, to w takim układzie do dzisiaj. Aha, bo tu jeszcze jest. No ale ten nadajnik z jakiegoś powodu nagle działa. Raz na jakiś czas będzie kiedyś to się włączy. Dlatego to jest takie irytujące. Bo ten dla odmiany. Bo ten dla odmiany nie chce, prawda? Bo to jest odbiornik. W sumie to jest nadajnik i on powinien trybić. O i teraz nagle trybi, no nie? Ale jak będę chciał tutaj wysłać sygnał. No to już nie trybi. I to mnie drażni, bo nie jestem w stanie sobie tego włączać z systemu po prostu wtedy, kiedy potrzebuję, musi być albo cały czas włączony, albo cały czas wyłączony. No to do dzisiaj to już będzie wszystko w tym odcinku Mistrzów Minecrafta i Magii. Do zobaczenia kolejnym razem w następnym odcinku, gdzie się właśnie, nie wiem, czy się zajmiemy, czy ja się zajmę kwestią związaną z filtrami gdzieś poza kamerą, bo to jest mozolne i upierdliwe. A może jednak rzucimy się na okablowanie tego. Tak, chyba się rzucimy na okablowanie. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.